Lulu troszkę uciążliwy i Ari wyłapie poza pozycją. A Zora korzysta z R5 i wybiera jedną z najtwardszych kontr przeciwko Ornowi. O, jest twardy ten Mordekaiser, naprawdę. To jest skillowe zestawienie, a kowankiem, no bo tak trzeba powiedzieć, jest Harpun chociażby. To właśnie w szeregach Forsaken w 2019 rozpoczynał swoją karierę. To była jego pierwsza w pełni profesjonalna drużyna. I pierwsze zabójstwo, które pada na środkowej alejce, ale drugie tak samo zaraz może upaść nam na górnej alejce. I to się dzieje. Piotrek, to jest Team SK Gaming, która w tym momencie wygrywa 2-0. A Team SK Gaming, chociażby ostatnie miejsce w poprzednim splicie. Vaena niesiągnięty, ale poplosem jest dostępny. Zora leci do góry, co prawda zabranie do Bydgoszczy jest dostępny. Mamy Solówę, Vaena jej nie wygra, nie ma o tym nawet mowy. No i to jest pierwsze zabójstwo dla naturalnych Forsaken. Na skontrowanie dopiero w bazie resetowujący się Nikolaj. Oj, i osamotniony go. Szósty poziom Effectlessa, to musi być banalna eliminacja. Savior pobierze tutaj drugie zabójstwo. Nie, no nie winie, tutaj chyba obrażenia Jinx były po prostu większe. Też mi się tak wydaje, to trzeba by dokładnie sprawdzić. Łotem po prostu jeszcze parę na dokładkę. Gdzie to parą poleciał? Szósty poziom, ma flash, nie wiem czy jestem fanem tego zanurkowania, zobaczmy, odpalona RK, Gotsi złapany i złansoplowany. White Grove absolutnie nic tutaj nie da. Uch, zobacz, oni tylko kupują czas dla Nikolaja, to musi być eliminacja, Grzybek. O, co za nieprzyjemne spotkanie, jeszcze złapany, jak jakieś uciekające od matki dziecko. To tutaj finalnie pierwszy pociągnie za spust. Oj, Nikolaj, ta pozycja nie jest optymalna, podrzucony, złapany, jeszcze teraz jest zauroczony. Nawet po tym klonie, uczyty cyklon, uczyty łańcuch, jeszcze leci baran. Vaena nie trafia absolutnie nikogo swoim ultimatem, ale SK trafia bardzo ważne zabójstwo, jakim jest Nikolaj, nie ma leśnika. To jest Savior, mocno obity Chromax. Bez flasha, bez swojej super umiejętności. I okej, Forsaken przepycha się na rzece, ale spalili bardzo ważne cooldowny. Myślę, że nie mogą tutaj walczyć. O, stary, to jest, to nie ma ultimate'u dla Ribu. Ten Spirit Rush nie jest dostępny. Gotsi złapany w tego parana, bardzo mocno bity. I losów po raz kolejny. Vaena totalnie wycina i dziesiątkuje naturalnych Forsaken w tej walce. Zora jeszcze jako ostatni patrz. Czekaj, Zora może tutaj próbuje coś się trzymać, jest jedna eliminacja, to właśnie na Vaenie. Nie, no stary, tego jest za dużo. Addison co prawda mocno przyjmuje, ale oddaje jeszcze twardziej Team SK Gaming. No totalnie wycina naturalnych Forsaken. Cofa się do bazy, będzie miał baja, drugi przedmiot i będzie mógł teleportować. To jest coś, co SK musi wziąć pod uwagę. Ale czy zdąży, leci na topa, ten Baron, Baron spadł bardzo szybko, ale przerwany z Team SK Gaming. Oni chcą odwracać. Okay, Zora jest już w defrelmie. Nie chcą tego flipować. Dopiero nie, teraz. Dopiero teraz jest w defrejmie. Effectless odpala swój ultimate, żeby zoomować resztę, żeby kupować czas. Vaena kolejne po prostu. Nikolaj nie żyje, ale czy to wystarczy? Ribu złapany, Spirit Rush, no nie masz jak dasować. Team SK Gaming z kolejnym zwycięzcą. Double kill tym razem dla Grzybka. Tu trafiła trzech rywali. Baron jeszcze robiony przez naturalny Forsaken. SK jest bardzo blisko. Baron szybko jest spływał. Oj, to podbicie od Barona. Czyżby Baron był Baron po stronie Team SK Gaming. Zaposzedł kolejny Baron. Ultimate apeli ostatniego w jedną osobę w Addisona. Są dostępne czakramy. Jest jeszcze Severum. Vaena po drugiej stronie. Vaena! Po raz kolejny. Hop do przodu. Skacz jak kangury. To Vaena dyktuje nam tutaj tempo. Team SK Gaming nie da się grać na tego tureckiego midlanera. Naturalny Forsaken w ogromnym strachu. Chodzi o umiejętności flankowania, teleportowania. Ten zawodnik jest po prostu wybitny. Naturalny Forsaken chyba szukają jakiejś zwady, Grzybek podpija. Leci jeszcze Baran, to Vaena jest zamknięty tym razem. Zora, mam 1-1, ale Zora no obudzi się w samym środku Team SK Gaming, ale jeszcze braknie tego Barana, leci Grzybek do przodu, podbija Riba. Oj, ale ten Spirit Rush jest dostępny, ale zamieszanie po jednej, to po drugiej stronie. Po prostu dostępne, ale już aż takie dobre nie było, ale że było potrzebne, ale wpada nam nagle Nikolaj. Na tym cyklonem Gotti tego zabraknie. Team SK Gaming, no najwidoczniej już jest za silna, Piotrek. W e-sporcie, czy widzę legend za bardzo, czegoś takiego jak spotkania domowe i wyjazdowe. Chyba tylko w LPL-u możemy mówić o czymś takim, ale tu w Ultralidze nie, niestety jeszcze nie znamy tej instytucji, ale może kiedyś. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Skoro o nadziei mowa, czy Forsaken jeszcze jakąś ma? Myślę, że w tym meczu nie. W sensie, no bądźmy ze sobą szczerzy, tak widzimy co się dzieje. 5 koła przewagi w dżungli, 3 koła przewagi na bocie, to jest wiesz, walka, która musi się skoczyć w jeden sposób. Savior? Złapany jeden na dwóch. Jeden na dwóch, ale no zobacz, co robi SK po drugiej stronie. Ale Savior tyle obrażeń zadał. A SK i tak zrobiła z tego jeden na jeden. Addison to po prostu finiszuje. Panie i panowie, to będzie gra dla Teamu SK Gaming. Oj, to w jakim stylu wygrana Piotrek, bo to była dominacja na każdym polu ze strony Team SK Gaming. W stylu Kameleona. Jeszcze to jedno ostatnie podbicie od Grzybka. No jeszcze ta jedna rakieta, może wystarczy na Gotsiego. Nie wystarczy, ale... To nie jest ważne, Piotrek.
Respite może wrócić do domu. Bartosz Aparta zadowolony. Kto będzie łamał biurka dzisiaj? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to mogą być akurat zawodnicy albo owner maturalnych Forsaken, bo Team SK Gaming to jest 22-7 i finalnie 15 tysięcy przewagi na koniec tej rozgrywki.